Tak się rano zastanawiałem, jaki jest nasz narodowy sport. Masz jakieś sugestie? Skrobanie szyb. Ja myślałem o piłce nożnej, bo to przecież do tej pory jeszcze była najpopularniejsza dyscyplina, ale jest nowa, wyobraź sobie, szturmem zdobyła serca Polaków, nazywa się robienie w konia, ewentualnie w bambuku. Tak, zasady są proste. Punkty zdobywa się, kiedy my zrobimy kogoś w konia, traci, kiedy ktoś przerobi nas. Wydaje się, że zaczęli tę dyscyplinę, wymyślili politycy. U nich nazywa się to obietnice wyborcze, bo robienie w konia raczej słabo by wypadało na plakatach. Obiecujemy, że po wyborach damy wam wszystko za darmo. Brzmi przecież lepiej niż robimy was w konia, że będziecie mieć wszystko za darmo. Że się posłużę takim przykładem. No ale zostawmy politykę, bo nie tylko politycy grają w tę ciekawą i wciągającą dyscyplinę. Pasjonują się nią także na przykład przedsiębiorcy. Nawet w takiej, wydawałoby się, mało podatnej na robienie w konia gałęzi, jak biznes szaletowy. Przykład, proszę bardzo, miałem przyjemność uczestniczyć w tej grze w szalecie kolejowym na dworcu głównym w Opolu, drodzy słuchacze. Wszedłem tam z przebrającym nogami synem, jednak żeby mógł wejść do kabiny, trzeba było wysupłać 2,50. Podszedłem do sympatycznej pani przy stoliczku, takiej pani klozetowej, zwyczajowo. To w krzakach jest za darmo. A widzisz, a ona skierowała mnie do urządzenia, do którego miałem rzucić monety. Taka technika, nowoczesność, wiesz, To po co tam w ogóle jest? Poczekaj dalej. Podreptałem do automatu i w tym momencie zaczęła się gra. Urządzenie przyjmowało tylko monety 5-złotowe, 2-złotowe, złotówki i 50-groszówki. Miałem 2 i złotówkę. Wrzuciłem, zabrzęczał brzęczek, zamigotało zielone światełko, a pani klozetowa z uśmiechem wskazała synowi drzwi do kabiny, proszę wchodzić. Okej, mówię, ale należy mi się 50 groszy reszty, zagadnąłem nieśmiało. Pani z jeszcze szerszym uśmiechem pokazała na automat, a tam było napisane, automat reszty nie wydaje. Punkt dla szaletu, minus dla mnie. Okej, zostałem zrobiony w konia, ale postanowiłem walczyć dalej. A pani właśnie... Danielu, spytałem, nie może przyjmować pieniędzy i wydawać reszty, skoro i tak pani tutaj siedzi. Pytam, no co pan, a jak przyjdzie więcej klientów, to nie dążyłabym z wydawaniem bloczków, wyłuszczyła mi z rozbrajającą logiką. Popatrzyłem sobie na kilkuosobową grupę przebierającą nogami, gorączkowo szukającą po kieszeniach drobnych pod owym automatem. Zobaczyłem ulgę na twarzy mężczyzny, który znalazł w kieszeni 5 zł, wrzucił bez zastanowienia i pobiegł, nie oglądając się za resztę do kabiny. No i zrozumiałem, że z szaletem dworcowym w Opolu w konkurencji robienie w konia wygrać po prostu nie można. Ale to nie znaczy, że my, konsumenci, nie jesteśmy bez szans. Przekonała się o tym pewna duża sieć sklepów, tutaj nazwy nie wymienię, nomen omen niemiecka, która ogłosiła promocję. Kupujcie nasze wyroby, a jak wam się nie spodobają, zwróćcie. Wystarczy pudełeczko. Naiwni, nie słyszeli chyba o naszym narodowym sporcie. No i rodacy przypuścili zmasowany atak, kupowali masowo te towary i równie masowo zwracali puste pudełka, nabijając sobie punkty w robieniu w konia i dodatkowo za darmo napełniając lodówki oraz szafki z kosmetykami. Ale po co, skoro im to nie smakowało? Gospodarczo. No wiesz, można było pylić i parę złotych mieć. Sieć po kilku dniach zrezygnowała z promocji, ale nasi nie odpuścili. Poskarżyli się do jakichś prawnych organów, że zrobiono to wbrew regulaminowi. No i nie wiadomo teraz, jak to się skończy. No dobra, ale ja na razie w robieniu w konia jestem sporo punktów do tyłu. Kończę więc ten felieton, idę pomyśleć, jak ten wynik poprawić. Jeśli macie jakieś pomysły, sugestie, drodzy słuchacze, będę wdzięczny. Dzwońcie 774400444. A tam na dworcu w Opolu to sprawdzali to, co się sprawdza na egzaminie szóstoklasisty. Podobno tych egzaminów już nie będzie, bo nie będzie na szóstej klasie się kończyła podstawówka. Czytanie ze zrozumieniem. Spróbuj czytać ze zrozumieniem, przebierając nogami. No wiesz, to pani nam kiedyś mówiła na matematyce, że macie się nauczyć tak tabliczki mnożenia, że gdybym nawet przyszła do was w środku nocy i was obudziła, zapytała, ile jest 4 razy 8, to macie to wiedzieć. No dobra, to ja cię spytam hipotetycznie. Stoisz przed tym automatem, masz 5 złotych cały. I co robisz? Przebierasz nogami i co? Nie rzucasz. No to wiesz, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, jak pisała kiedyś Szymborska. 18,5 minuty po 9.